Festiwalowa atmosfera w Opolu się rozkręca, no a my zaczynamy nasze spotkania z gwiazdami od mojej ukochanej gwiazdy, czyli od Justyny Steczkowskiej. Dzień dobry Państwu. I stoimy tutaj przy Twojej gwieździe, Justyna. Tak, to jest moja gwiazda. Bo to jest taki symbol, że od dawna jesteś z nami, a ten rok jest wyjątkowy, bo obchodzisz 25-lecie swojej pracy artystycznej i taki też koncert będzie w sobotę. Dokładnie taki koncert, to znaczy to będzie fragment mojego 25-lecia, bo tak naprawdę prawdziwe 25 lat miałam grać jesienią tego roku, ale przez koronawirusa przesunęło się to na 2021 rok, więc będę grała 25 koncertów na 25-lecie swojej pracy z 25 wspaniałymi muzycznymi gośćmi, więc będzie naprawdę co oglądać i czego słuchać. Przejdźmy się kawałek do Opolu, przez gwiazdę, bo idziemy aleją gwiazd. Tu nie możemy deptać innych gwiazd, tak? Tak, wspaniałe zresztą. No i w tym roku też w ciągu drugiego dnia festiwalu będą odsłonięte kolejne gwiazdy, ale opowiedz nam o tych 25 latach. Co było najważniejsze dla Ciebie w tej całej 25-letniej, bardzo intensywnej karierze muzycznej? Jakieś punkty zwrotne, jakieś ulubione momenty? No, najważniejsze było wygranie Opola, to bez wątpienia. Od tego zaczęło się tak naprawdę wszystko dziać, bo to były takie czasy, że był to jeden z dwóch najważniejszych festiwali w Polsce, czyli Opole i Sopot. Był tylko pierwszy i drugi program Telewizji Polskiej, więc jeśli ktoś wygrał Opole, to znaczy, że jego życie miało szansę się zmienić i jego droga muzyczna miała szansę się rozwinąć. Jeśli oczywiście wiedział, co chce robić, jeśli miał swoje piosenki, jeśli miał muzyczną myśl, jeśli miał co przekazać innym ludziom i jeśli oczywiście miał trochę szczęścia, bo bez tego trudno, żeby udała się jakakolwiek kariera. Jedni to nazywają szczęściem, inni przeznaczeniem, że mamy spotkać się w tym czasie z takimi, a nie innymi ludźmi, którzy jak gdyby przeprowadzą nas do następnego etapu naszego życia. Więc ja miałam i szczęście, i wiedziałam, co chcę robić, miałam swoje piosenki, wiedziałam wszystko, co chcę zrobić dla innych, dla swojej publiczności. Udało się, no dzisiaj idziemy wzdłuż Alei Gwiazd, na której widnieje również moje nazwisko, więc cóż mogę powiedzieć. Twoje nazwisko Dziękuję jest... wszystkim, że tutaj jestem. Twoje nazwisko jest w pamięci Opolan wryte na zawsze, ale przez te 25 lat przeszłaś też pewną metamorfozę artystyczną. Tak, na pewno, na pewno. Co sprawiło, że akurat ukierunkowałaś się bardziej na przykład w pewną stronę, a mniej w inną? Te gusta muzyczne twoje też troszeczkę uległy zmianie. Co widać jakby w twojej twórczości. Tak, w twórczości widać to najbardziej. Po płycie 15, która była takim podsumowaniem 20 lat mojej pracy i zrobiłam tam bardzo dużo takich, kilka nowych piosenek, ale przede wszystkim nowe aranżacje starych swoich wielkich hitów, jak to zwykle robi się na jakieś lecie. Poszłam w zupełnie innym kierunku muzycznym, którym opowiadał bardziej o człowieku w kontekście wszechświata, o jego duchowości, o takich bardzo głębokich, ważnych dla ludzkości rzeczach. Dlatego powstała płyta Anima, dlatego powstała płyta Maria Magdalena. Teraz pracuję nad nowym materiałem. Zrobiłam już singiel, który będzie niebawem. Czyli czeka nas niespodzianka, coś znowu nowego. Jak zawsze muzyczna niespodzianka czeka Państwa i wszystkich moich fanów. I cóż mogę więcej powiedzieć? No, taką obrałam drogę w pełni świadomości tego, że jeśli już przeżyłam wszystkie te ważne rzeczy takie, którymi się człowiek młody bardzo zachwystuje, czyli popularność, to, że ludzie śpiewają twoje piosenki, machają łapkami na koncertach, że radio puszcza twoje piosenki, to wszystko jest zawsze takie bardzo ważne i dla nas i takie spektakularne i dopieszcza twoje ego bardzo i wszystko to jest ważne, oczywiście to jest jakiś etap życia. No ale potem przychodzi taka refleksja, czy to tylko tyle chcę zostawić po sobie, czy chcę wejść gdzieś głębiej i poszukać takich nut, takich słów i takich dźwięków, które poruszą ludzi bardzo głęboko. A to jest dużo, dużo więcej. Nowe pytania, więc to jest jak gdyby wybór każdego z nas. Ja wybrałam taką drogę i cieszę się z tego, że mam siłę nią iść, bo to zawsze jest trudne. Jeśli chcesz być tak do końca niezależnym artystą, no to musisz się liczyć z tym, że twoja publiczność będzie zawsze w mniejszej ilości niż w tej takiej, której jesteś bardzo w mainstreamie i bardzo takiej stricte rozrywkowej, popularnej muzyce. Ale dzięki twojej córce wydałaś również płytę z kołysankami też dla tak, dzieci, tak, która tak, jest prawda. Też niezwykłą płytą i chyba jedyną taką płytą w twojej karierze. Tak, to była. Najpierw wydałam pierwszą dla syna, który się urodził. To było dla Leona i nawet Leon jest na okładce tej płyty. Na drugiej jest Stasiu.
Czyli nie jedyna. Nie, nie. Były tylko dwie mhm. rzeczywiście dwie partie kołysanek. Pierwsza była nagrana dla syna Leona, a druga dla Stasia i Helenki, z którą byłam w ciąży. I to właśnie dla nich zrobiłam tą drugą część kołysanek. Jestem z nich bardzo dumna. Mamy często zaczepiały mnie na ulicy, mówił: Pani Justyno, tak Pani dziękuję za te kołysanki. Moje dziecko wreszcie zasypia, a ja mogę odpocząć. Ale bo one są bardzo także piękne, bo miałam okazję bardzo zresztą też usypiać moje dziecko przy Twoich kołysankach. Tak, to prawda, że one są bardzo przyjemne dla ucha i dużo dobrego, dużo spokoju wprowadzają w to rozszalałe dziecięce ciałko, które przecież jest takie emocjonalne, wszystko chłonie całe życie, wszystko jest nowe, więc to jest naprawdę wspaniały czas dla mam, ale jak to mamy, bywają przecież zmęczone, sama jesteś mamą, ja też trójki, więc wiemy, że należy nam się też odpoczynek, a te kołysanki są idealne do tego, żeby odpocząć. Tak naprawdę to jakby, no jesteś związana z Opolem dość mocno, jesteś w naszych sercach i spędziłaś tutaj dużo czasu. Tak, więc to prawda. Na pewno masz ulubione miejsca w Opolu. Przez tyle lat. Te ścieżki musiały się powtarzać. Jakie to miejsca? No, najpierw to była oczywiście ta słynna naleśnikarnia. Grabówka. Grabówka, tak, która się zmieniała razem z nami. Później Starka, w której najczęściej po wszystkich koncertach jest jeszcze czynne, można coś fantastycznego zjeść i jest tam świetna usługa i zawsze jest wesoło. No i przyjeżdżam też do Itaki, bo Itaka jest z Opola. Ja od 20 lat jeżdżę z Itaką na wakacje. Jesteś twarzą też Itaki, wielokrotnie tak, byłaś. Byłam też w katalogach Itaki, to prawda, ale przede wszystkim jak jestem tutaj, to staram się odwiedzić pracowników, bo zawsze nam pomagali, jak były jakiekolwiek kłopoty gdzieś tam na drugim końcu świata, bo sama wiesz, że w ciepłych krajach jest bardzo różnie i tam ludzie pracują inaczej niż w Europie. Zawsze mają dużo czasu. Jak się spóźnią godzinę czy dwie, to dla nich to jest nic. Nie jest problem. Tak, a turysta z Europy tak by chciał bardziej w czasie zrobić to wszystko, jak być powinno. Więc pamiętam taką historię, jak byliśmy na Kubie. No i czekamy na katamaran, który zamówiliśmy. Czekamy pół godziny. Też człowiek nikt tego nie odczuwa, ale po półtorej godziny zaczęliśmy się mocno niepokoić, więc dzwonimy do rezydenta i mówimy: słuchaj, no to już jest przegięcie. Półtorej godziny czekamy na ten katamaran, żeby pojechać na wycieczkę. Za chwilę będzie już po wycieczce, będzie ciemno. No i jak to możliwe? Dlaczego nie zadzwoniliście wcześniej? No tak czekaliśmy, jakoś tak się zrobiło, półtorej godziny. No i natychmiast dzwoni. Zadzwoniła i co się okazało? Zrobiła tam najwyraźniej karczemną awanturę, albo tak zawalczyła o tę wycieczkę, że nie dość, że mieliśmy katamaran sami na 25 osób, u nas była tylko szóstka. To już do tego to była jedna z najpiękniejszych wycieczek, jakie w ogóle przeżyłam. Tego się nawet nie da opisać. I moja charakteryzatorka, ponieważ robiliśmy też zdjęcia na Kubie, jak wchodziła na ten katamaran, to mówi: czuję się jak Angelina Jolie! Ja sama na takim katamaranie! Więc mieliśmy ubaw okrutny. Ale to było naprawdę wspaniałe, więc byłyśmy bardzo wdzięczne tej rezydentce, że ona po prostu postawiła jakoś sprawę jasno na tyle, że my zamiast być na wycieczce, byliśmy absolutnie sami, tylko i wyłącznie z rodziną. No to jest magia, absolutna magia. No właśnie, bo lubisz podróżować. W tej chwili te podróże niestety się nam bardzo okroiły przez koronawirus. Niestety, tak, no i taka sama sytuacja jest z koncertami. Tak. Czy to tak naprawdę to Opole to jest twój pierwszy koncert, taki większy od czasów pandemii? Publiczny, tak, taki publiczny, tak, bo my zagraliśmy koncert online z dużym sukcesem na dachu w Warszawie. Bardzo fajny koncert akustyczny, mieliśmy dużo radości z tego powodu, ale trudno naprawdę porównywać koncerty online z koncertami takimi prawdziwymi. To jest tak naprawdę, to jest tak jak trochę, jak to się mówi, patrzeć na to, że inni jedzą lody. Czyli a bardzo masz bardzo okrutne. Ochotę, jest gorąco. Okrutne. Więc okrutne. Więc to jest bez publiczności, która jest z nami bezpośrednio związana, bez tej wymiany energii, tego wszystkiego, co jest naprawdę wspaniałe. To w ogóle to się nie udaje. Ale zagraliśmy koncert, było nam miło, że się spotkaliśmy. Ale mimo wszystko jest bardzo ważne, żeby publiczność była w kontakcie z nami, a my z nią. To są te najpiękniejsze chwile w tym zawodzie, to są właśnie koncerty. Więc cieszę się, że jestem w Opolu, potem gram jeszcze dwa koncerty, a potem tak naprawdę ruszamy dopiero w trasę Christmas Time, czyli na święto, o ile nie będą jakieś niezwykle trudne obostrzenia dla nas wszystkich. A mój, tak jak mówiłam, cały recital 25-lecia i trasa koncertowa 25 miast, 25 gośćmi będzie wiosną 2021 roku, więc już dzisiaj Państwa zapraszam. A my zapraszamy na koncert w sobotę, 25-lecie, tak. Jubiluszowy koncert, tak. Justyny Steczkowskiej. Ale też w niedzielę na koncert poświęcony Romualdowi Lipko, gdzie ja, proszę Państwa, zaśpiewam i zatańczę utwór Takie Tango. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy za spacer. Ja dziękuję. Dziękuję za cudowny spacer po fantastycznym mieście, jakim jest Opole. Dla mnie zawsze. Dziękujemy.